Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy biszkopt do ciasta kubuś. Potrzebować będziemy na biszkopt 4 jajka, oddzieliłam białka od żółtek, szczyptę soli, łyżkę mąki ziemniaczanej, pół szklanki mąki pszennej, 4 łyżki cukru, szklanka o pojemności 250 i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Białka z cukrem ubijam na sztywno. Białka już mam ubite, dodaję po jednym żółtku, cały czas ubijając. Jajeczną już mamy gotową i teraz przesiejemy obie mąki, proszek, i delikatnie ruchem półkolistym będziemy wtłaczać mąkę do masy jajecznej, aby jak najwięcej zachować powietrza. I biszkopt będziemy piekli około 20 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, że to jest uzależnione od piecyka. Ja mam standardowy piecyk gazowy. Jeżeli mamy piecyk z termoobiegiem, to ten proces pieczenia się skraca, więc musimy sobie do własnego piecyka dostosować pieczenie ciast. Nie ma takiej jednej reguły, że pieczemy. Jeżeli ktoś ma piecyk elektryczny, to jest ten czas pieczenia też inny, a ja mam piecyk gazowy. I tutaj formę 21 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Wykładamy biszkopt i biszkopt powędruje do piekarnika. Jeszcze jest mała uwaga odnośnie jajek, bo jajka też mają różną wielkość. Jeżeli mamy małe jajka, to zwiększamy o jedno, a jeżeli duże, to należy dać tak jak ja. Tak. I biszkopt wędruje do piekarnika. Biszkopt mamy w piekarniku, a teraz przygotujemy krem. Potrzebować będziemy litr soku kubuś o dowolnym smaku. Ja mam smak pomarańczowy, 10 deko masła, 3 szklanki soku gotuję, a w jednej szklance rozprowadzę 3 budynie. I będę gotować 2 minuty. Budynie rozmieszam i na gotujący się sok wleję. Musimy dokładnie rozmieszać, aby nam nie powstały grudki. No, ja myślę, że ja już mam idealnie rozmieszane i wlewamy budyń na gotujący się sok. Gotujemy 2 minuty i studzimy. Pamiętamy o mieszaniu, ponieważ ten budyń się często lubi przypalać. Budyń na soku kubuś już mamy ugotowany. Pozostawiamy do
całkowitego ostudzenia. Masę kubusiową już mam letnią. Letnią się lepiej rozprowadza na biszkopcie. Biszkopt mam pięknie wypieczony. Przekładam, ja zawsze przekładam odwrotną stroną do formy. I wykładamy masę kubusiową i pozostawimy do całkowitego ostudzenia. Wyrównam i pozostawię do całkowitego wystudzenia. I będziemy mieli fantastyczne ciasto kubuś. Nawet możemy wstawić do lodówki, aby ono całkowicie, bo na wierzch pójdzie śmietana z galaretką. I tak rozprowadziłam całą powierzchnię i daję do lodówki. Ciasto z masą kubusiową już mam całkowicie ostudzone. Wyrównałam sobie takim gadżetem i teraz zrobimy na wierzch śmietanę. Mam tutaj 200 ml śmietany, 2 łyżki cukru pudru i 1 galaretkę. Galaretkę rozpuściłam w pół szklance wrzącej wody, mieszałam do całkowitego rozpuszczenia. Teraz śmietanę z cukrem ubijam na sztywno. Śmietanę już mam ubitą. Dolewam galaretkę, cały czas ubijając. Wyłożymy na ciasto i ciasto kubuś damy do lodówki na 2 godziny. Wierzch posypię startą czekoladą. Rozprowadzę po całej powierzchni i posypię startą czekoladą. Ciasto kubuś powędruje do lodówki, ale najpierw posypię czekoladą, ponieważ ta czekolada nada mi efektu ciasta. Tak. I mamy przygotowane ciasto. I tak oto wygląda ciasto kubuś. Wygląda w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto kubuś.